Nie mam w domu jedzenia. Tak. I dlatego nie podjadam. Przyszłam dzisiaj do Martyny, myślałam, że napiję się pysznej kawy. Niestety się nie napiłam, bo okazało się, że Martyna ma świetny sposób na dbanie o swoją sylwetkę. Słuchajcie, no ja nie jestem perfekcyjną panią domu, raczej jestem nieperfekcyjną panią domu, a to dlatego, że no ja nie robię zakupów spożywczych, nie ma też u mnie kawy, przepraszam ciebie Karolino, a to dlatego, że to jest prosty patent na to, żeby po prostu trzymać linię, słuchajcie moi drodzy, więc nie mam w domu jedzenia, tak, i dlatego nie podjadam. Okej, okay, ale rozumiem, że na przykład twoja dieta na czymś musi się opierać. Czyli co, zamawiasz sobie, jak jesteś głodna, wychodzisz, jak to wygląda? No teraz już nie wychodzę, ale przed pandemią bardzo lubiłam sobie odwiedzać restauracje i to był taki element życia, taki też lifestyle, żeby sobie spotkać się ze znajomymi i ten posiłek wspólnie zjeść. Natomiast teraz czasami coś sobie przygotuję, bo też lubię gotować. Czasami jak przyjdą do mnie przyjaciele, to tym bardziej lubię gotować, bo lubię gotować dla przyjaciół. Też często zamawiam, nie ukrywam. To już tak na zakończenie zapytam cię, jakich produktów na przykład unikasz? Słodyczy, węgli, czy po prostu jesz wszystko, ale w minimalnych ilościach? Wiesz co, no ja bardzo bym chciała unikać węgli i słodyczy, ale nie dam rady, nie dam rady. Ja uwielbiam pieczywo, uwielbiam słodycze, więc jem, ale w małych ilościach i co najważniejsze, nie mam tego w domu.